Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Ja nazywam się Piotr Mec i jestem jedynym teoretykiem w tym gronie. Tak po prostu lubię słuchać muzyki, to jest moje zajęcie. Przedstawię naszych wspaniałych gości. Pani Anna Wnuk-Nazarowa, kompozytorka, dyrygentka, osoba, która cała jest muzyką. Przez kilka lat szefowa Krakowskiej Filharmonii, przez prawie dwie dekady Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Szefowała też Ministerstwo Kultury i Sztuki, kiedy sportu tam jeszcze nie było, o ile dobrze pamiętam. Natomiast, nie wspominając o pracy pedagogicznej, natomiast kiedy pani Anna dowiedziała się o tym, że weźmie udział w tym panelu, szybko stworzyła i wystawiła operę na podstawie Misterium Cypriana Kamila Norwida, Wanda, i na pewno o tym dzisiaj też opowiadamy. Natalia Niemen, piosenkarka, pomysłodawczyni i wykonawczyni koncertów i płyt Niemen Inaczej i Niemen Mniej Znany. Pan Mateusz Kluza, który też chyba specjalnie na panel nagrał płytę Norwid 21, tak? Pan Mateusz jest multiinstrumentalistą, kompozytorem, solistą. I pan Jakub Gucik, wiolonczelista, kompozytor, autor muzyki filmowej, teatralnej, elektronicznej i elektroakustycznej. Ja bym chciał Państwa poprosić po pierwsze o dwa słowa na temat swojej przygody z Norwidem, czy drogi do Norwida. Zacznę może od swojej. Moje takie pierwsze prawdziwe wspomnienie to jest pierwsze liceum imienia Nowodworskiego w Krakowie i lekcja polskiego, na którą pani Polonicka nasza przyniosła płytę Niemen Enigmatic i ku naszej radości na lekcji polskiego słuchaliśmy płyty i muzyki i Niemena. Zresztą twórczość Niemena oczywiście była przełomem, myślę, w popularyzowaniu Norwida dla tak zwanych mas. No a potem odkryłem płytę, którą do dziś uważam i mówię to z pełną odpowiedzialnością za subiektywnie oczywiście, najważniejszą w historii polskiej muzyki popularnej płytę muzyka teatralna i telewizyjna Królewicz-Warska-Niemen. Wydaje mi się, że to jest dzieło absolutnie epokowe. To tyle na razie mojej historii, pani Anno. Pani historia, bo moja historia w porównaniu z pani historią norwidową i związaną też z Wandą, to jest naprawdę nic. Bo Wanda z pani towarzyszy od dzieciństwa, lat nastoletnich. Od piątego roku życia jakby. To znaczy, to może się wydawać niewiarygodne, ale ja umiałam czytać drukowane litery na szyldach, jak miałam 3 lata, jak miałam 4, to już czytałam Świerszczyka, Misia wtedy jeszcze nie było. A jak miałam 5 lat, to już książki rozmaite. Ciężko zachorowałam, 9 miesięcy leżałam w łóżku na zapalenie pierścia. I wtedy się zabrałam za różne rzeczy, między innymi encyklopedię 12-tomową Gutenberga, Artsta przedwojenną, taką wielką. I moją uwagę zwrócił taki tom, który przypominał encyklopedię. Myślałam, że to jest jeszcze jedna encyklopedia, bo pochłaniałam tam hasła. To było fajne, bo można było sobie ile się chce tych haseł przeczytać, prawda? No i rzeczywiście wyglądało jak encyklopedia, bo ten tom w środku był podzielony na takie kolumny, jak gazetę się drukuje, jak to dawniej się go to drukowało, gazety, te papierowe dzienniki, prawda? A w ten sposób były zebrane wiersze, to się nawet nazywało wiersze zebrane Norwida. Tom, który moja mama przez całą okupację przenosiła z miejsca na miejsce. Mama mieszkała w Gdyni, została z niej wypędzona z literą P jako Polka, bo nie chciała wziąć Eingedeutsch. No, była wyrzucana do gorszego mieszkania, aż do takich baraków na Pustkach Cisowskich pod Gdynią i cały czas nosiła tego Norwida ze sobą w plecaku. Także to było pierwsze, że zaczęłam czytać Norwida i natrafiłam na sztuki i na Wandę. Pewnie gdybym natrafiła na Pierścień Wielkiej Damy albo nawet na Zwolona, to bym się w ogóle za to nie zabrała, bo to bardzo ciężkie teksty są dla takiej dziewczynki. Wanda natomiast jest chyba jedynym tak przejrzyście właśnie łatwo pisanym tekstem. No i wtedy zaczęłam już sobie podczytywać te monologi, takie ładne Wandy, tego ja nie wiem, co się dzieje ze mną, ani dlaczego jestem nieszczęśliwą. To dziecko też to rozumie, zwłaszcza, że jest chore. Później drugi raz, jak miałam 8 lat, już zaczęłam więcej tego Norwida czytać, nawet Prometilion. No i trafiłam do szkół muzycznych, do liceum muzycznego. Jak byłam w drugiej klasie, przyszła do nas pani Jadwiga Halina Gallowa. To była wdowa po Iwonie Gallu, po wielkim polskim reżyserze, scenografie. Ona sama aktorka. Do śmierci właściwie była aktorką Teatru Starego i wykładała na naszej krakowskiej uczelni.
No ale ponieważ skończyła 75 lat, to jej zaproponowali, żeby tylko miała pół etatu w tej uczelni i no, po prostu pani się nudziła i wzięła sobie drugie pół etatu w Liceum Muzycznym koło Żywego Słowa. I tam postanowiła wystawić z nami Wandę. A trzeba zaznaczyć, że ta osoba to była uczestniczka niezwykłej przygody międzywojennej, jaką była reduta Jaracza i Osterwy. Jeździli z nią po całej Polsce wyzwolonej i wystawiali sztuki w rozmaitych, żeby nie powiedzieć pipidówach, bo łącznie z tym, że po bibliotekach, domach kultury, tam gdzie nie było jakiejś sceny, na której można było zagrać, jeździli, mieszkali w fatalnych warunkach, po kilkanaście osób potrafili spać w pokoju na łóżkach piętrowych. Dziewczyny potrafiły spać, opowiadała mi pani Jadwiga Halina. Halinka na nią mówili, Halina Gallowa, pasjonatka. No i wystawiliśmy te Wandy i ja dostałam tytułową rolę Wandy. Ryszard Spyt, który był wiele lat aktorem Teatru Słowackiego, potem w kabarecie w Jamie Michalikowej, teraz ma jakiś swój amatorski teatr, prowadzi w Myślenicach, był tym Rytygerem. Janusz Sefański, to też legenda, już biedak nie żyje, za młodo umarł, to był perkusista z sławnego kwartetu Zbigniewa Zajferta. Genialny Janusz Sefański, potem w Niemczech wylądował, miał szkołę muzyczną, prowadził. I tak graliśmy tę Wandę i gdzieś tam mi bardzo głęboko zapadła w umysł i w serce. To też jak się zaczął zbliżać rok norwidowski, zorientowałam się, że zbliża się ta 200. rocznica urodzin, to postanowiłam napisać operę do tego tekstu, nawet nie wiedząc. Po prostu znałam Wandę bez jakiejś analizy, prawda? Nie zabierałam się w wieku licealnym za czytanie całej historii powstania tego i tak dalej. Mnie interesowały postaci, co one mówią, co przeżywają. Natomiast jak zaczęłam pisać, no się zorientowałam, że właśnie Norwid napisał to jako misterium sceniczne z partiami śpiewanymi churalnymi. W rytmie, pierwsza Wanda, którą napisał, była cała na rytmie krakowiaka. Ona zaginęła w czasie Wiosny Ludów. Wysłał ją z Rzymu, gdzie razem z Zygmuntem Krasińskim bronili papieża, bo oni byli po drugiej stronie, po stronie konserwatystów, a nie po stronie rewolucjonistów. Wysłał do księgarza, do wydawcy, który miał w Paryżu to wydać i przypuszczalnie spłonęła w Wiośnie Ludów w 1848 roku. Więc napisał kilka lat później, bodaj w 1954, drugą Wandę i już tylko na rytmie krakowiaka jest jedna aria oparta, a cała, taki duet właściwie, nie aria, a cała reszta jest na rozmaitych rytmach, ale też przypominających tańce polskie i samo ułożenie melodyki tego wiersza wydaje się aż prosić, żeby stosować takie idiomy bardzo jakoś staropolskie, starosłowiańskie. Co nie znaczy, żeby wystawić ją w łapciach Zwyka i wiankach na głowie, bo to jest bardzo poważny tekst uniwersalny. No ale tak to było. Zabrałam się za pisanie i 10 września na Dziedzińcu Wawelskim w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego Opera Krakowska, chór dziecięcy, który posiadają, orkiestra, wszystkie te zespoły, te Wandy wystawiły. Bardzo dziękujemy. Natalio, pewnie nie trudno zgadnąć, że twój tato, twój ojciec miał zasługi w spotkaniu cię z Norwidem, ale chcemy usłyszeć tą historię z pierwszej ręki, twoją. Szczególnie, że te projekty, o których wspomniałem, które prowadziłaś, i koncerty, i płyta, to była ta część twórczości ojca, którą bardzo propagowałaś, a która właśnie zawierała te trudniejsze teksty. Drogi Piotrze, wybacz proszę, ale będę musiała troszeczkę poprawić twój opis mojej osoby, ponieważ z dniem inaczej nie miałam nic wspólnego jako organizator ani pomysłodawca. Po prostu wzięłam tam udział jako wykonawca zaproszona przez podmiot organizujący, czyli Music Company, reżysera Marcina Kołaszkowskiego. To tak woli wytłumaczenia. Przepraszam. Jeśli chodzi o oko. Ja rozumiem, że tak się ludziom to może tłumaczyć. Ja gdzieś tam się no, po prostu jakby, rozumiem, że z automatu ludzie tak rozumieją. A jeśli chodzi o Niemen mniej znany, to jest to płyta faktycznie, na której, znaczy wpadłam na pomysł czynienia koncertów z okazji podówczas dziesięciolecia śmierci ojca. Fani namawiali do
do realizacji płyty. Ta płyta faktycznie powstała, ale to nie był jakiś taki mój jeden z główniejszych torów działalności artystycznych. I znowu rozumiem, że tak się kojarzy, że to jest jakaś moja domena, jakieś moje główne działania, natomiast nie jestem na nim. Ale teraz idąc już dalej do twojego pytania. Tak, rzeczywiście Niemen mniej znany, jeśli o tej płycie parę słów mamy wspomnieć, a mamy, to zawiera utwory z dwóch ostatnich interpretacji moich kolegów, instrumentalistów, moich serdecznych funkli. Interpretacje utworów Taty z dwóch ostatnich jego płyt studyjnych, czyli Terra di Florata rok 1989 i Spod chmury kapelusza 2001. Tak, i teraz no, dla mnie to Niemen in Orbit to taka jedna osoba w sumie troszeczkę. Jakbym skłaniała się ku wierze w reinkarnację, to nawet bym śmiało, w miarę śmiało sobie układała to w głowie, że Niemen jest taką reinkarnacją Norwida, ale też zaskoczę Państwa, bo użyłeś takiego sformułowania, że mój tata ma duże zasługi, ja dobrze pamiętam, tak to powiedziałeś, w zapoznaniu mnie z Norwidem. Otóż nie. Nie. Tata bardzo mało mówił o Norwidzie. Mój pierwszy kontakt z Norwidem był wzrokowy. To była taka... Nawet ja nigdy nie zaglądałam tamże. O czym chciałam... O księdze. Ja przez całe dzieciństwo patrzyłam na ten obiekt jako na księgę. To była książka w przepięknej, skórzanej oprawie. I po latach mama powiedziała, a bo to są dzieła Norwida. Ja już wiedziałam, kto to jest Norwid. A okej. Okay. Jakbym miała powiedzieć o pierwszym spotkaniu z Norwidem, to było ono właśnie takie wzrokowe. Tak? W skórzanej, przepięknej i takiej bardzo no, staroświeckiej oprawie księga. I pewnie też tutaj myślę, że jestem poniekąd może najmniej znającą się na Norwidzie osobą uczestniczącą tutaj w panelu, bo ja miałam do czynienia z poezją wszelką, począwszy od, przepraszam najmocniej. Ja nie mogę teraz rozmawiać, ludzie na mnie patrzą. Przepraszam, syn, nastolatek. Dobrze. W pierwszej klasie podstawówki pisałam sobie wierszyki, po prostu tak mi przychodziły do głowy. W szkole się czytało, bo się musiało. Różne wiersze gdzieś tam to we mnie zostawało. Natomiast proszę mnie nie bić. Ja się za bardzo Norwida twórczością nie interesowałam. Ona mi wpadała gdzieś w ręce. Bardziej chyba jego twórczość plastyczna, szeroko pojęta, jak wiemy. Bo no też, przepraszam, ja nie jestem jakąś bardzo ważną osobą, ale powiedziałeś, że jestem piosenkarką. Ja rzeczywiście śpiewam, ale też komponuję, piszę wiersze, maluję, rzeźbię, rysuję. I dlatego trochę się rzeczywiście czuję temu duchowi Norwida bliska. I też jestem odrzucana, jak mój tata. Więc no, ale przyznam, że ja dopiero się w Norwida wgryzam. To tak naprawdę od kilku lat z częstotliwością dosyć małą. Więc ja tego Norwida tak naprawdę słyszałam, jeśli już mówimy o tym takim niemenowskim Norwidzeniu, słyszałam rzeczywiście no, gdzieś tam, kiedy wpadały w ucho, a przypadkowo wpadały, interpretacje taty muzyczne, jego kompozycje do utworów literackich, poetyckich Norwida. W ogóle mam dzisiaj taką ze sobą ściągę, bo wiadomo, że tutaj jakby no, jestem niejako przedłużeniem Czesława Niemena, który mógłby pewnie bardzo dużo opowiedzieć o jego kontakcie, związku z Norwidem. I będę się posiłkowała
bardzo dobrą książką uważam, którą polecam. To jest wywiad Rzeka z moim tatą, przeprowadzony przez pana Romana Radoszewskiego. I jak będę miała coś mądrego powiedzieć, to chętnie po prostu tego Niemena zacytuję. Bardzo dziękujemy. Panie Konradzie, ta płyta ma premierę dzisiaj, jutro? Tak, premiera płyty była wczoraj, dokładnie w tym miejscu. Tutaj wieczorem się odbył koncert, myślę, że udany. Patrząc po opiniach w internecie i tym, że w zasadzie do pierwszej w nocy miłe komentarze spływały. Także bardzo się cieszę i dziękuję raz jeszcze Ośrodkowi Kultury za zaproszenie na ten panel i za możliwość zorganizowania tego koncertu. W zeszłym roku rzeczywiście ja też obserwowałem, podobnie jak pani profesor, że zbliża się rok norwidowski. Ja z Norwidem jestem związany od czasów liceum. 12 liceum w Krakowie. Mi jakby ten czas właśnie liceum, poznawanie twórczości. Zupełnie jak ja. Dokładnie. Pamiętam swój pierwszy wiersz, który bardzo mi się spodobał, który zresztą recytowałem na jakimś konkursie recytatorskim. To był wiersz Rozebrana. Wiadomo, młody chłopak, tam podrywałem dziewczynę i to mi się strasznie podobało. Ten Norwid taki fajny, jakie erotyki pisał. No później jak się dowiedziałem, że ten wiersz, on się zaczynał chyba ani widzieć wieczorem, ni z rana, bo rozebrana. Działało to na moją wyobraźnię wtedy. Później się okazało, że ta rozebrana to jest po prostu Polska. Więc to troszkę zmieniło cały kontekst. Więc rzeczywiście wgryzanie się w Norwida to jest długotrwały proces i ten proces trwa. Ten proces trwał u mnie już jakby prawie 20 lat. Właśnie w liceum zostałem też zaproszony do takiej grupy teatralnej, podobnie tutaj jak pani profesor mówiła, i wystawialiśmy również Wandę. Ja w Wandzie byłem skaldem. Skaldem i zostałem poproszony o wymyślenie jakiejś krótkiej melodii na kontrabasie, bo akurat tam wykorzystano to, że gram na kontrabasie, no i wymyśliłem melodię na ten kontrabas, to były niksy. Niksy, takie duchy leśne, no i te niksy stały się wielkim hitem. I od tamtej pory regularnie pisałem muzykę do spektakli norwidowskich, wystawianych właśnie w ramach Dni Norwidowskich. W 2008 roku udało mi się kilka utworów nagrać własnym sumptem, ale to nie było spełnienie mojego marzenia. Moje marzenie się spełniło wczoraj, po 15 latach. Dwa lata temu spotkałem się z trenerem mentalnym Jakubem Bączkiem. To jest trener, może państwo nie znacie, ale to jest trener mentalny, który na przykład pracuje z Robertem Lewandowskim. I on mi powiedział takie słowa: marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. I zafascynowany tym mottem postanowiłem działać i stwierdziłem, że rok norwidowski jest 200. rocznica, zaraz na 200 lat, więc kiedy jak nie teraz. No i udało się, także wczoraj premiera płyty i koncert. Mateusz Kluza, płyta Norwid 21. Czy tam jest rozebrana? Nie, nie ma rozebranej, są inne, natomiast wydając tą płytę zrozumiałem, że ja w sumie muszę chyba jeszcze drugą napisać, bo jest tyle wierszy, które mają w sobie muzykę i ja czuję tę muzykę, także pewnie będzie kolejna. Polecam Wademekum, 100 wierszy dokładnie. Panie Jakubie, nie zdziwię się, jak pan powie, że pan brał też udział w przedstawieniu Wanda, tylko nie wiemy, kogo pan grał. Ja w przeciwieństwie do pozostałych panelistów nie brałem udziału w przedstawieniu Wanda. Nawet nie mam żadnych doświadczeń, jeżeli chodzi o koła recytatorskie, ani teatry od strony aktorskiej, bo muzykę teatralną zdarza mi się tworzyć. Natomiast redaktor wspomniał na początku o płycie Kurylewicz, Warska, Niemen, muzyka teatralna i filmowa. I to było moje pierwsze spotkanie z Norwidem, o czym się dowiedziałem tak naprawdę dużo później. Właśnie w Weronie z tej płyty to jest pierwsza pieśń, bo trudno to nazwać piosenką, do słów Norwida, którą słyszałem. Moi rodzice bardzo często tej płyty słuchali. Dopiero później, kilka lat temu, interesując się Kurylewiczem, doszedłem do tego, że Kurylewicz napisał cały cykl pieśni do słów Norwida, opus 6. I właściwie od tego cyklu pieśni do słów Norwida u Kurylewicza zaczęła się taka działalność nie jako jazzmana, nie jako kompozytora muzyki filmowej, tylko jako kompozytora muzyki tak zwanej klasycznej.
No a potem oczywiście był Niemen. Ja wczesne dzieciństwo spędziłem w Tarnowie, więc dla mnie Bema Pamięci Żałobny Rapsod to była taka, no też pieśń, hymn właściwie, który mi też towarzyszył, chociażby z tego względu, że Tarnów Bemem stoi. No i w tym roku razem z moim triem IPT Wójciński Bańdur Gucik i songwriterką, chyba tak najtrafniej można ją określić, Moniką Kowalczyk, skomponowaliśmy coś pomiędzy koncertem a spektaklem do tekstów Norwida, nie tylko do wierszy, ale też do listów Norwida, bo w tej prozie Norwida też jest dużo muzyki. On, tutaj pani profesor wspominała o tym, że Norwid każdą swoją wypowiedź nasycał jakąś rytmiką, jakimś takim kontinuum, które po prostu na dźwięk przekłada się właściwie naturalnie. Panie Kubie, zabrał mi pan kolejne pytanie, ale pan wybaczy, bo jest pan z Tarnowa, a ja też jestem z Tarnowa, choć mieszkałem w Tarnowie dokładnie 48 godzin, bo moja mama pojechała coś załatwić do teatru i przyszedłem na świat. Ale mimo wszystko w dowodzie osobistym mam Tarnów. Skoro pan zaczepił o to, to ja oczywiście nie mogę nie zapytać pani Anny, bo pani opowiadając o Wandzie bardzo często o tej rytmice mówi, o krakowiaku i w ogóle o tym. To jest taka rzecz chyba niezauważana zbyt często, jak rytmicznie pisał Norwid. Nie tylko mówimy o Wandzie, mówimy w ogóle o jego poezji, prawda? No, to jest zupełnie niezwykle. Ten krakowiaczek tam to jest taki, kiedy panna, czyli dwórka Wandy już nie wie, co ma zrobić, żeby z melancholii, jak to się wtedy mówiło, prawda, tę swoją panią wyciągnąć. Wanda jest zakochana, wie, że nie może wyjść za mąż za Rytigera, który od miesięcy oblega Wawel, bo chce ją za żonę. Oni się znają gdzieś wcześniej, kochają się. To nie jest Wanda, co nie chciała Niemca. Wanda Norwida jest o Wandzie, co bardzo tego Niemca chciała. Tylko była mądrym królem, bo ona jest królem Lechitów, nie królową, tylko prawdziwym królem. Po nieszczęściach, po śmierci Kraka, po tym jak się bracia powybijali, pomordowali Rakus i Krakus. I lud jej zawierzył całe swoje dzieje. Nie może tak lekkomyślnie po prostu połączyć się z Germanami, którzy z wyższą swoją kulturą, z pewnością techniką, technologią, bronią i tak dalej. Tych uduchowionych Słowian z miodem, pszczołami, ziołami i tak dalej. Po prostu wchłoną ten lud i już Lechitów nie będzie. Także dlatego no, tak krótko mówię, o czym to jest. No, że ona swoją mądrością no, przewiduje, że jeżeli ona będzie dalej egzystować, to wtedy ten Rytiger rzeczywiście może spalić Wawel, porwać ją czy coś takiego. A w momencie, w którym ona znika, popełnia samobójstwo, nie ma problemu. No i tutaj Norwid przepięknie pokazuje Rytigera, bo pokazuje, że ten germański wódz nie pali jednak tego Wawelu, nie mści się na tych Lechitach, tylko odchodzi. Mówi, a no to na Rzym, gdzie jeszcze szaleć luźno, a miłość nie jest jednym bezsilnym za późno. Ale widać, że on już jest skończony, on już nie będzie. Jest tak legenda, taka wersja legendy, że on sam się potem rzucił na miecz i się przebił, bo tak bardzo ją kochał, jednocześnie wiedział, że nie sprostał sytuacji jako wódz. No, nie może, nie nadaje się na tę alfę, która wiedzie swoich na podwój Europy, już ktoś inny powiedzie. No w każdym razie jest sobie pan, jest Grodny, który nie znosi tego Rytigera i chce uchronić Wandę w jakiś sposób od tego, żeby się z nim nie połączyła. I cały czas pomstuje na tego Rytigera, a ta panna w ogóle tego nie słucha, tylko myśli, co by z tą panią zrobić, żeby ulżyć jej cierpieniu. I mówi w takim rytmie, który państwo od razu usłyszycie, co to jest. A może... Może by tak konia ze skrzydłami, co to o nim grecki dziadek śpiewał. Albo jabłoń rajską z owocami, albo żeby kto nazrywał róż błękitnych, albo królewica. I więc to tatari, taratata, tatata. To jest krakowiaczek, prawda? Papimpa, parara. Skąd się w ogóle wzięła ta Wanda u Norwida? On pierwszy raz w życiu przyjechał do Krakowa jako no, jeszcze stosunkowo młody człowiek. Pokazali mu kopiec Wandy i opowiedzieli tę legendę i tak się strasznie wzruszył, że wtedy już postanowił uczcić ją i to się jest dedykowane kopcowi Wandy w ogóle ta jego sztuka teatralna, czy to misterium sceniczne. Tam jest jeszcze więcej, nie będę państwu teraz opowiadać, tam jest jeszcze prechrystiańska wizja, że ona
jakby przecież jeszcze nie było chrztu tych Lechici, to jest nie wiadomo, czy to jest wiek siódmy, ósmy, czy może jeszcze wcześniej, czwarty, ale na pewno oni są jeszcze nieochrzczeni, a ona ma jakąś taką wizję, że widzi rękę Chrystusa przebitą na krzyżu, rozumie, że to jest ktoś, kto się ofiarował za swój lud i ona też powinna tę ofiarę ponieść. No, wszystko jest wspaniale urytmizowane. To, co z kolei śpiewa Wanda, ta melancholia przypomina Kujawiaka naszego polskiego, który jest szalenie melancholijny. Ten, aż się prosi o taki zaśpiew kolebiący, kołyszący, bo kolebany jest Kujawiek, prawda? Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja nie stosuję żadnej muzyki ludowej tam. To nie jest tak, że krakowiaczek jest krakowiaczek cieje i że są stylizacje na ludowość. Tam są rytmy użyte, tam są komórki melodyczne, huśtająca się mała tercja kujawiakowa, ale jest to napisana linia atonalnie dla solistów, a w orkiestrze są akordy molowe i zwiększone, przywrócone. Nie ma w ogóle durowych, bo sprawa jest smutna, co tu dużo mówicie. I jest taki miks, prawda, dziwny, jakiś taki trochę postimpresjonistyczny, rzekłabym. Bardzo nam zależy z Zawodzińskim, żeby właśnie nie robić Słowian w łapciach i wianku na głowie tych dziewczyn, tylko żeby to było uniwersalne. Podziwiam, w jaki sposób Norwid pokazał duszę kobiety, też jednej i drugiej, bo tam jeszcze ta panna też jest istotna, to jest czwarta postać ważna. Duszę mężczyzny, wodza, dobrego, złego, bo właściwie tym złym to jest nawet ten Grodny, a nie wcale Rytygier. I takie różne historie, jak umiał wcielić tego Rytygiera w Skalda, który umie przepięknie śpiewać, jak umiał pokazać Niemca, jak się znał na Niemcach, którzy potrafią błyskawicznie z mordującego wodza Germanów przeistoczyć się w pięknie śpiewającego Skalda, skąd my to znamy, prawda? Niemcy w XX wieku też potrafili w obozie koncentracyjnym w chwilach wolnych sobie słuchać kwartetu smyczkowego, czy grać, czy słuchać z płyty gramofonowej Schuberta. No, to ta dwoistość w tym narodzie wielkim, narodzie filozofów, muzyków i literatów wielkich i poetów, kompozytorów, no niestety jest. Także, a jeszcze tylko podkreślę, że po prostu Norwid mówi tam o tym wszystkim z doświadczenia człowieka, który jeszcze nie przeżył nie tylko pierwszej i drugiej wojny światowej, ale nawet francusko-pruskiej jeszcze nie przeżył, prawda? Dlatego on do tych Niemców tam nic nie ma. Nie ma do nich takiej strasznej zadry. No to jest zaborca, ale to nie jest jeszcze morderca. Także bardzo uczciwie stara się pokazać psychikę. No, a to, że to jest w rytmach bardzo ujętych, takich no, jakby tak wyraźnych, że wiadomo nawet jak to umuzycznić, no to świadczy o tym, że miał też wspaniałe ucho. Fortepian Chopina w końcu napisał, to jest genialny utwór, o wiele trudniejszy od tej Wandy. Wanda jest prostym językiem pisana w porównaniu z fortepianem Chopina, gdzie używa tych dziwnych swoich przesunięć rytmicznych, ale rzeczy, które on tam mówi o Chopinie, a tak samo w Prometidionie, o tym jak można odbierać muzykę czy sztukę w ogóle, to są rzeczy, których ja nie znajduję u Mickiewicza, u Słowackiego, a nawet u Krasińskiego Zygmunta, którego bardzo cenię też i poważam. Czyli miano czwartego wieszcza absolutnie się Norwidowi należy. I w tym momencie Wyspiański jest dla mnie dopiero piątym. Natalio, rytmiczność Niemena, a także rytmiczność Norwida, a także hermetyczność jego twórczości. Przesąd, który myślę do dziś jakoś trochę jednak pokutuje, prawda? Że za to się nie można zabierać, bo to jest niezrozumiałe, nieczytelne, trudne. Nikt nie podejmie wysiłku, żeby tego posłuchać. Ja miałam taką przygodę parę lat temu. Zostałam zaproszona wraz z pianistą, by wziąć udział. Niestety nie przypomnę sobie, gdzie to było, ale impreza była związana ze wspominaniem Norwida. Byliśmy jednym z podmiotów tamże występujących. No oczywiście wykonaliśmy Bema Pamięci Rapsod Żałobny, ten utwór też wykonuje podczas koncertów Niemen inaczej. I zapytałam się organizatora, czy mogłabym obok tego Bema, bo to jedynie to był utwór norwidowski, który żeśmy z pianistą popełnili, czy mogłabym
wykonać improwizację, a cappella do wybranego dzieła i niestety nie pamiętam, co to było. To był jakiś bardzo krótki wiersz. I tak właśnie jak słuchałam pani profesor, to sobie przypomniałam ten moment, że była pewna łatwość, którą jestem w stanie sobie teraz jakoś przypomnieć, łatwość w wykonywaniu tego, no bo ja był ściśle, nie wymyśliłam melodii wcześniej, nie skomponowałam, tylko wzięłam po prostu tekst i co dusza dyktowała, to przez otwór gębowy, że tak powiem, produkowała. A też, no właśnie, jedną z takich główniejszych moich działań koncertowych jest improwizowanie z harfistą. Mam taki, jeden z moich projektów to jest projekt duetowy, gdzie ja śpiewam, gram na altówce, kolega Michał Zator gra na harfie celtyckiej i sadzimy kwiaty, które kwitną tylko raz. Akurat obecnie improwizujemy na poezji bardzo zdolnego, też multiartysty, Szymona Babuchowskiego, który wydał kilka świetnych tomików swojej poezji. I tak sobie porównując tamto jedyne takie trochę porwanie się z motyką na słońce w postaci tejże improwizacji wspomnianego anonimowego, bo nie pamiętam, wiersza Nowida, to widzę, że rzeczywiście jest różnica. Szymon Babuchowski, ponieważ sam też jest muzykiem, pisze w taki sposób, że z niektórych tych improwizacji moich z Michałem powstały piosenki. Dosyć łatwo się skrystalizowała ta forma, ale to, co teraz słyszałam, co pani profesor mówiła, zainspirowało mnie, żeby może rzeczywiście też w Norwidzie pogrzebać i popróbować na nim i improwizacji. A co do tej hermetyczności, tak, no... mówię, nie jestem super ekspertem od Norwida, no ale wiem, że był niełatwym orzechem do rozgryzienia owe takie ciemności, którymi emanowały jego dzieła, zarzucany mu manieryzm i niezrozumienie w związku z tym jego duszy tak naprawdę, jak sądzę, owocowało tym, że pomału popadał w niepamięć i w zapomnienie. To znaczy, no, trochę się czuję, jakbym mówiła moim ojcu. Te cechy obu panów można by do jednego worka wrzucić. I cóż ja mogę powiedzieć? No, wydaje mi się, że najbardziej wartościowe, najgłębiej dotykające, najmocniej głębi tajemnic, tajnych rzeczy dzieła, rąk, serc i mózgów ludzkich zawsze będą niedoceniane, bo no, za przeproszeniem, używając też nomenklatury mojego ojca, gawieć, tata często używał tego określenia, gawieć tego po prostu nie kupuje. I z tym za bardzo się nic nie da zrobić. W dzisiejszych czasach garstka jeszcze odbiorców wielkiej sztuki, sztuki trudnej, która wymaga sporego wysiłku, nadal jest. Natomiast na pewno jest to garstka, która się coraz bardziej zawęża. No i oczywiście moje myśli kierują się tutaj do Spod chmury kapelusza, na przykład wspomnianej płyty ostatniej studyjnej taty, która jest tak piekielnie trudna do ogarnięcia i do zrozumienia, że mnie na przykład pochylanie się coraz niższe
nad tym dziełem muzyczno-literackim zabrało wiele lat. Oczywiście też musiałam dojrzeć do tego, by z chęcią posłuchać takiej płyty, by dokonać próby przestudiowania tego, co autor miał na myśli. A fascynujące jest również to, że tata potrafił bardzo trudne teksty ubrać w całkiem fajne piosenki po prostu. W piosenki, które też nie dały się zaszufladkować, tak jak cały Niemen nie dał się zaszufladkowywać i Norwid. Mnie to zawsze w sztuce fascynuje. Fascynują mnie multiartyści, osobnicy, którzy nie zajmują się tylko jedną działką, ale w przypadku jak i Norwida i Niemena no mają po prostu, mają w sobie, ich dusza jest, że tak powiem, z tej tkaniny upleciona, że po prostu nie da się inaczej. No i znowuż, no, odbiorców tego będzie chętnych i pragnących i umiejących coś wziąć z tegoż, garstka mała. Tak. To chyba tyle, co. Czy ja mogę, przepraszam, pani Natalii coś powiedzieć? Jak najbardziej, bardzo proszę. Nie, bo pani Natalii, pani mnie zaniepokoiła, pani już przedtem mówiła, że właśnie też czasem jest pani odrzucana, tak jak ojciec był odrzucany. Proszę sobie wyobrazić, ja raz tylko w życiu spotkałam pani ojca, mianowicie byłam wtedy dyrektorem Filharmonii Krakowskiej, połowa chyba lat 90. Nie przypominam sobie dokładnie, o co chodziło. Musiał występować z naszą orkiestrą i to w Teatrze Słowackiego. I moim zadaniem było przewieźć go z próby z Filharmonii do Teatru Słowackiego. To jest bardzo niedaleko. Wtedy można było jechać koło Plant. Ja byłam bardzo przejęta, że będę wiozła tak wielkiego człowieka i tak wielkiego artystę. Ja, która widziałam przecież i Martę Archerich, i Poliniego, i kogoś tam wybitnych dyrygentów, Semkowa, Skrowaczewskiego, uważałam, że to jest zaszczyt, że w ogóle... A dlaczego go wiozłam? Dlatego, że nie chcieliśmy go puścić do byle taksówki, a Polonez był w stanie rozlatującym się. Ja miałam Fiestę 3-letnią, która po prostu była jednak lepszym autem od tego Poloneza wtedy w tej Filharmonii Krakowskiej. I osobiście go zawiozłam. No, minut rozmowy było może 7 czy coś takiego, bo tam jakieś korki trochę były. Rozmawialiśmy. Wiem, że powiedziałam mu tylko jedno, że podziwiam jego niezwykły, nie tylko talent, ale pracę. Bo to już był etap, kiedy on miał swoje studio i siedział i cyzelował, wymyślał te, kiedy zbudował już nie tylko spontanicznie te swoje niesamowite nadoktawy, które miał, bo miał to głos przecież flażoletami, wydobywał 2 oktawy wyżej chyba, ale potrafił z tą elektroniką to połączyć w taki niezwykły sposób. Myśmy o tym wiedzieli. A szacunek mój się brał od samego początku, kiedy jego pierwszą płytę jako dziewczynka w liceum, taką na 45 krążek, był bodaj z niebiesko-czarnymi, taki hej, kto się bawi z nami, do ciuciu babki zapraszamy. Ten. Albo druga jeszcze była taka, już jego głosem śpiewana, stoję w oknie całą noc. Nie mogę, przepraszam, nie mogę zaśpiewać, bo to tylko Niemen potrafi. Całą noc tak długo jak ty. I już ma te swoje takie zawiasy bardzo ciekawe, które sobie sam wymyślił, melizmaty takie. To już był początek o bardzo oryginalnego Niemena, jeszcze niewielkiego, no a potem to oczywiście mówimy cały czas o Norwidzie, o Bema, pamięci Rapsodzie. Także zależy wszystko, znaczy kto odrzuca, no motłoch odrzuca. No zależy kto w jakim środowisku się obraca. Jeżeli ktoś miał takie szczęście jak ja, że przeszedł przez szkolnictwo muzyczne, wszyscy koledzy przez to przeszli, byliśmy w wyższej szkole muzycznej, na prywatkach już w liceum, a potem jako studenci. No, myśmy nawet śmiali się i ryczeli do rozpuku, przepraszam, że to powiem, ale ze Szczepanika, z Klęczona w ogóle tam wyliśmy, jak już byliśmy podpici te piosenki na zasadzie, że to jest okropny kicz. Ja dzisiaj zwracam im szacunek, dzisiaj to dla mnie jest sympatyczne jakieś tam z czasów młodości. Bawiliśmy się przy Skaldach, przy Grechucie, przy Łucji Prus, śpiewającej piosenkę w żółtych płomieniach liści. Do tego myśmy tańczyli, a jak już się tańce skończyły, to się
siadało na podłodze, czy wręcz leżało, gdzie miało światło, świece zapalały się, słuchało Niemena. Czyli nasza rozrywka była z bardzo wysokiej półki, wysokiej klasy profesjonalistów. Byliśmy w szczęśliwych czasach, gdzie nie mierzy się ilością polubień na jakimś, prawda, w medium społecznościowym i tak dalej. Nie patrzy się, nie obgryza paznokcie artysta, że już mnie nie lubią i teraz co to za chwilę będzie, a jeszcze może za chwilę nie będę miał z czego żyć. No, zupełnie inny był to świat. Ja nie chcę powiedzieć, że lepszy, bo żyjemy w tej chwili w świecie takim, jakim żyjemy. No, ja się w to nie wpisałam, ja nie jestem na Facebooku i nie będę i nie odczuwam potrzeby, ale oczywiście śledzę blogi rozmaitych ludzi, różne rzeczy i tak dalej. Natomiast no, mój świat wielbił jeszcze Zygmunta Koniecznego oczywiście, niektóre piosenki Staszka Radwana, bardzo utalentowanego człowieka, potem Andrzeja Zaryckiego. Cały czas to była tylko ta wysoka półka. Natomiast jeśli chodzi o wykonawstwo, to ja byłam najszczęśliwsza, jak miałam tam naście lat i wygrał w Opolu dwie piosenki Anny German, tańczące Eurydyki i Grand Wals Briand Ewa Demarczyk. Taki był czas w Polsce, że te piosenki potrafiły wygrać, prawda? Czy że z wielkiej estrady wielbiony był Czesław Niemen. Także nie wiem, wydaje mi się, że nie ma co się na motłoch, prawdziwy motłoch oglądać z jakimś żenującym disco polo, które jest ponad miarę reklamowane. Natomiast myślę, że wielu ludzi takich średnio wykształconych w kierunku odbierania sztuki, jeżeli się jawi ktoś z prawdziwym talentem, to i tak do nich to dociera i chcą tego słuchać. Tylko sprawa jest również w decydentach, że jednak mimo wszystko programy telewizyjne powinny być profilowane w jakiś sposób. I nie tylko pieniądz się powinien liczyć, ile zapłaci mi reklamodawca, prawda? Ale też powinna być jakieś wychowanie ludzi przez kulturę. A to niestety szwankuje nie tylko u nas, bo cały świat troszkę spsiał pod tym względem. Tak, to bardzo, bardzo słuszna ocena rzeczywiście, pani profesor, ale mnie bardziej troszkę bardziej chodziło mi o taką. No bo mojemu tacie właśnie ten manieryzm też zarzucano. Szczególnie oberwało mu się za tę ostatnią płytę Spod chmury kapelusza i jakiś taki nadmiar środków, zagadkowość przekazu, co też tutaj, no Wykpisz, wymaluj się z Norwidem kojarzy. I z własnego doświadczenia też widzę, że no, są właśnie pewni artyści, już nieważne jakich sztuk, którzy trochę wbijają toporek, rzucają bombę, pobudzają do myślenia i to z reguły jest, no, powoduje pewien niepokój u odbiorców. Może to drażnić, gdy tymczasem, bo dla mnie dobry artysta, taki, który naprawdę czerpie ze swojego potencjału, tak jak Pan Bóg zaplanował, to jest człowiek niewiarygodnie wrażliwy. Czytam jakoś wrażliwy w takim no, zadowalającym poziomie. Inaczej, jeśli jest inaczej, no. O, przepraszam, coś mi spadło. Jeśli jest inaczej, to do mnie to na przykład nie dociera. Do mnie docierają artyści, multiartyści najmocniej, którzy grzebią gdzieś głęboko, którzy właśnie w sposób taki zawalowany tymi zagadkami, ocierający się o mistycyzm nawet, gdzieś tam dzwonią dzwonkami, ja nie do końca wiem, w którym kościele, ale mówię sobie, ja się dowiem, ja w to wejdę, ja wpruję się w to, że tak powiem. Bardziej o takie niuanse mi chodzi, bo czasy rzeczywiście no, są no, bardzo trudne, jeżeli chodzi o sztukę, to już w ogóle kultura leży.
Jeszcze miałam, jeszcze taką myśl miałam ciekawą, bo pani tutaj wspomniała o tych melizmatach i też mi się z Norbinem skojarzyło, ponieważ ojciec te melizmaty zaczerpnął od czarnoskórych amerykańskich soulmenów. No, o tym to akurat mi mówił. Był taki dyszkantem piejący piosenkarz, przełom lat 50-tych, 60-tych, Clyde McFatter. I ojciec opowiadał, że od Clyde'a McFattera wszystko się zaczęło. Potem Ray Charles, Sam Cooke, Otis Redding, Aretha Franklin, Mahalia Jackson. To jest ta pula tych wykonawców, których ojciec kazali słuchać. Mnie i mojej siostrze. To tak woli ścisłości właśnie, że on tę swoją wrodzoną łatwość operowania głosem, wrodzoną łatwość produkowania melizmatyki, ona jakby no wyszła na jaw również właśnie na kanwie osłuchiwania się z tą sztuką wokalną czarnoskórych, czy to bluesmenów, soulmenów, rytm bluesowców. I tutaj właśnie w książce Romana Radoszewskiego jest ciekawa rzecz, znaczy dużo ciekawych rzeczy jest, jest taki rozdział właśnie o Norbidzie. Nie wiem, czy mogę przeczytać. Jak najbardziej. Super. Właśnie z tym rytm bluesem mi się skojarzyło, tylko przepraszam, mam tu zakładki, ale czy ja dobrze te zakładki wstawiłam? Gdzie to było? Czy ja tu znajdę? A, no dobrze. Ja to będę długo czytać, postaram się nie za długo, chociaż mam chyba czasu trochę. No dobrze, tutaj pan Roman Radoszewski zadaje pytanie. A może właśnie dlatego, że też był odtrącony, lekceważony, no możemy się domyśleć, o co chodzi w kontekście, mimo dowodów powierzchownego uznania, z czasem uznany za dziwaka. Mimo, a może właśnie dlatego, że nawet dotąd przez wielu swych egzegetów bywa niezrozumiany, że każda kolejna epoka stara się go zaanektować artystycznie i moralnie, twierdząc uzurpatorsko, iż oto już dziś, wczoraj, norwidowski dzień nastał. I mój tata odpowiada. Na pewno sytuacja wyobcowania do pewnego stopnia zbliża go do mnie duchowo, choć trzeba z góry zaznaczyć, że sytuacja muzyka jest z gruntu inna niż poety. Ten pierwszy musi się sprawdzać od razu w kontakcie ze słuchaczem. Poznałem też lepiej, co by nie mówić o jego blichtrzej powierzchowności, smak takiego bieżącego sukcesu, jakiego nie było mu dane nigdy zaznać za życia. Może z wyjątkiem samego początku drogi, gdy tak serdecznie i pompatycznie żegnano go przed wyjazdem na bezpowrotną, jak się okazało, emigrację. Żegnano słowami leć, Orle Norwidzie. A potem wyszedzono i zapomniano. Wiem, że symboliści, oj tutaj rozpoczynam wątek, do którego zmierzałam, który chciałam poruszyć. Wiem, że symboliści odnajdywali w jego poezji pierwiastki symbolizmu, moderniści modernizmu, egzystencjaliści chcieliby wszystkich przekonać do egzystencjalnej właśnie próby odczytania dorobku Norwida jako jedynej właściwej. Zdaje się, jedynie socrealizm nie wypracował sobie własnego obrazu, jak przyciasnego ubranka, jego przysłania. Był pewnie na to zbyt płaski i ateistyczny, mimo swoistej pochwały pracy, a raczej bezwzględnej eksploatacji w oprawie szczytnych kas. Mnie również próbowano zaliczyć, a to do rytm bluesa, a to do soulu, funki, rockowej awangardy, muzyki elektronicznej, a i rozmaitych koterii politycznych. W konsekwencji rozliczano na podstawie tych zawężonych gatunkowo i rozumowo kryteriów. A co nie pasowało, obcinano przez pominięcie lub wypominano. To także zbliża do norwidowskiej spuścizny i jej recepcji w sposób absolutnie naturalny. Ciekawe, prawda, że no, tak jak wspomniałam bodaj wcześniej, świat, recenzenci, decydenci mają problemy z wielowymiarowymi artystami. Z artystami, którzy potrafią dużo. Kiedy nie można ich zaszufladkować, próbując to uczynić, czego i tak nie uzyskamy, no myślę, że doprowadza to no właśnie do jakiegoś zdenerwowania, irytacji, a więc takich już się potem nie promuje, nie lansuje. Pozwolę się odnieść do co najmniej kilku kwestii, bo bardzo wiele zostało poruszonych. Pani Anna, ja się absolutnie zgadzam z tym, że
nawet później, 10 lat później, jeżeli dobrze pamiętam, to był rok 1971, na festiwalu w Opolu Grand Prix ministra kultury i sztuki dostał korowód Grechuty, czyli 12,5-minutowa jazz rockowa, zwariowana improwizacja, w czasie której, ile pamiętam, Jan Kanty się tarzał po scenie i w ogóle tam się różne rzeczy działy. I to było Grand Prix Opola, czyli święta polskiej piosenki, które wówczas było świętem polskiej piosenki. Bez ironii, ale nadawane w najlepszym czasie telewizyjnym, na żywo, z bisem całego amfiteatru. Dlatego użyłem kiedyś wcześniej słowa przesąd, bo wydaje mi się, że to jest przesąd tych, którzy nawet nie chcą spróbować. To jest kontekst. Myślę, Natalio, że gdyby Spod chmury kapelusza ukazało się w roku 72 na przykład, odniosłoby znacznie większy sukces niż w czasach, kiedy zaczęliśmy skręcać. No niebezpiecznie, to jest za długi temat, żeby go w ogóle tutaj ruszać. Ale powiedziałaś jedną rzecz, która dla mnie jest szalenie istotna, że twój tato potrafił nawet z pozornie trudnego tekstu zrobić piosenkę. Trzeba próbować, trzeba umieć. Dla tych, którzy uważają, że Norwid jest hermetyczny, polecam posłuchanie czułości Wandy Warskiej. Prawda? To jest jedna z najpiękniejszych piosenek miłosnych, które chyba w życiu słyszałem, a tekst niby hermetyczny, prawda? W takim razie do pana Mateusza wrócę, bo nie wiedziałem, że pana przygoda z Norwidem jest trochę dłuższa niż myślałem, że to jest jednak już kilkanaście lat. Wyszliśmy od, jak powiedziałem, przesądu o hermetyczności Norwida, jeżeli chodzi o muzykę, no i o rytmiczność chciałem zapytać też z pana punktu widzenia jako muzyka, bo tu nas pani Anna tym strasznie zaraziła, tą rytmicznością. Tak, ta rytmiczność, ja pamiętam pierwsze zajęcia właśnie, które były w Ośrodku Kultury Norwida. Prowadziła je pani profesor Monika Rasiewicz ze szkoły z PWST z krakowskiej. I to były w sumie jedne z pierwszych zdań, które nam jakby powiedziała właśnie, zwróciła uwagę na rytmiczność wierszy Norwida. No i ja też od razu zostałem poproszony o robienie tej muzyki. Także ta rytmiczność od samego początku. Jakby sam jej nie odkryłem, ktoś mi to pokazał i za to jest moja też wdzięczność, że miałem fantastycznych polonistów właśnie w 12 liceum i fantastyczną opiekę tutaj też w ośrodku. Naprawdę grono profesjonalistów, którzy od razu zwrócili też na to uwagę. No także było łatwo. Znaczy rzeczywiście Norwid w sobie ma, ja pamiętam jak kiedyś rozmawiałem z Grzesiem Turnałem i on mi powiedział, słuchaj takich wierszy, znaczy szukaj takich wierszy, które same w sobie mają muzykę. I rzeczywiście wiersze Norwida mają już w sobie muzykę. Bo właśnie ten rytm, to jest kwestia tylko odkrycia tej melodii. Czasem zawiłej, czasem właśnie taki w labiryncie. Tutaj, jak panie mówiły, to mi się przypomniały słowa Krzysztofa Bendereckiego, który właśnie mówił, że droga artysty to jest taka droga przez labirynt, poszukiwanie. Czasem trzeba gdzieś zabłądzić, gdzieś się wycofać. Podobnie jest właśnie z tworzeniem, komponowaniem. Ja też wielokrotnie, jak wymyślałem te różne frazy, no to czasami doszedłem do ściany. Nie? W sensie, że no nie w tą stronę, trzeba się wycofać, gdzieś połączyć. I rzeczywiście no, Norwid nie jest łatwy do... Ma w sobie dużo tej muzyki, ma w sobie dużo rytmiczności. Ale właśnie przez to, że czasami są takie szarpane frazy, czy krótkie, na przykład w moich piosenkach, bardzo często ja powtarzam całe jakby akapity. W sumie one przypominają trochę jak pieśni sakralne, tak? Powtarzane. Może to też jest jakiś sposób dotarcia do słuchacza, że no, uczymy się przez zapamiętywanie, tak? Więc przez powtarzanie. Więc jeśli ja powtarzam jakąś frazę wielokrotnie, no to te słowa może lepiej, bardziej docierają do słuchacza. Panie Jakubie, pana fascynacja płytą, o której mówiliśmy już kilkakrotnie, czyli muzyki teatralnej i telewizyjnej Królewicza, to akurat jest płyta, na której Czesław Niemen jest wyłącznie wokalistą, prawda? Tak, ale on tak ma w swojej jest. Twórczości aspekt, który panu jest bardzo, bardzo bliski, bo aspekt elektroniczny, elektroakustyczny. Oczywiście czasy, kiedy on zaczynał, były technologicznie jeszcze zupełnie inne, ale on znalazł jakiś wspólny mianownik między Norwidem a właśnie taką muzyką. Myślę, że to też może wynikać z tej rytmiczności. Może to jest złe słowo rytmiczność, bo poezja Norwida nie jest rytmiczna
wiadomo, zdarzają się wiersze, które są rytmiczne, które są symetryczne, w których fraza jest płynna, ale też zdarzają się takie, gdzie, tak jak pani profesor mówiła, że to jest rwane. I tutaj jest, wprost można to przełożyć na muzykę, zwłaszcza na muzykę, nie na piosenkową. To, co ja robię z zespołem, z Norwidem, to jest w dużej mierze improwizacja. I często fraza literacka daje asumpt do tego, żeby ją rozwijać we fragmencie instrumentalnym właściwie jeden do jednego. Tutaj muzyka elektroniczna w takim wymiarze, ja być może się mylę, bo ja nie jestem ekspertem od Czesława Niemena absolutnie, ale płytę Spod chmury kapelusza znam i to jest jedna z pierwszych płyt, którą kupiłem za własne odłożone pieniądze, będąc pod koniec szkoły podstawowej i kupiłem ją na kasecie, pamiętam nawet gdzie. A gdzie? Nie wiem, czy w dalszym ciągu jest taki sklep, ale był pod halą Grzegórzewską taki boks, gdzie było bardzo dużo płyt i kaset. Jak był to sklep z płytami, to jest niestety duża szansa, że go już nie ma, ale to... Chyba go nie ma, ale właśnie cała ta spuścizna i wszystkie skojarzenia, to co nam się kojarzy z muzyką elektroniczną i elektroakustyczną, to nam pozwala na to, że można wyjść trochę dalej niż... Można odejść od formatu piosenki i iść w stronę bardziej swobodnej formy. Takie mam obserwacje i przy pracy nad tym materiałem, gdzie, tak jak mówiłem, łączymy i wiersze z muzyką, i listy z muzyką, takie podejście umożliwiło nam, wydaje mi się, że dość udane połączenie tego w jakąś taką organiczną całość. To jest dobra okazja, żebym wspomniał o tym, że miałem akurat zaszczyt pracować przy koncercie norwidowym w studiu Lutosławskiego Polskiego Radia, gdzie zaprosiliśmy młodych artystów do tego, żeby zaśpiewali Norwida. I udało mi się namówić, nie ukrywam, że był to mój pomysł, być może kontrowersyjny, ale troszkę pan mi pomógł w tej chwili w tym, żebym się nie bał to powiedzieć, żeby po wszystkich interpretacjach Bema Pamięci Rapsodu Żałobnego, od oczywiście tej ikonicznej pana Czesława, ale także drugiej, którą nagrał, wspaniałej, którą nagrał w Stanach Zjednoczonych po angielsku z nowojorskim chórem, wersji Natalii, wersji Maleńczuka, żeby namówić zespół EAPS, który zagrał wersję instrumentalną tego utworu, co wydaje się być znów na pierwszy rzut oka, no trochę profanacją, jak to Bema Pamięci Rapsodu Żałobnego w wersji instrumentalnej. A jednak oni oddali znakomicie ducha tego, co nam gra w głowie cały czas, czyli wersji Czesława Niemena, a żaden z wokalistów nie musiał w pocie czoła mierzyć się z czymś, z czym trudno się zmierzyć, prawda? I okazuje się, że tak też można. To jest być może zabieg troszkę nietypowy, ale otwierający możliwości, świat. Pani Anno, ja teraz właśnie panią chciałem zapytać, co dalej, prawda? Bo podsumowałem sobie to, co mamy muzycznie z Norwida i tego nie jest dużo tak naprawdę. Jak się tak to policzy wszystko, prawda, to są jednak bardziej ciągle rodzynki. No, jest oczywiście ta wspaniała płyta, o której tyle razy mówiliśmy. Tam zresztą był też poemat cały w Weronie Kurulewicza napisany do tego, w pięknej wersji nagrany przez krakowski chór i orkiestrę z Katlewiczem. Ale tak naprawdę to są ciągle rodzynki. No jak jest rocznica, to wtedy się czasami organizuje różne rzeczy. Ale przecież to wydaje się być ocean możliwości. Same Wademekum, na tym koncercie, o którym wspomniałem w studiu Polskiego Radia, staraliśmy się ograniczyć do Wademekum, choć nie jest to ograniczenie, bo tam jest 100 utworów. Przecież to jest ocean możliwości w dalszym ciągu, a ciągle jest, nie wiem, bojaźń? To znaczy powiem, że o wiele więcej jest takich bardzo tradycyjnych, to czego pani Jadwiga Halina-Galowa nie znosiła. Mianowicie ktoś gra na fortepianie Chopina i do tego się mówi fortepian Chopina, prawda? Dwa grzyby w barszczu. Tak, no jest co innego jak jest granie Chopina, potem przerwa, ktoś mówi i znowu. Ale to recytowanie na tle muzyki, gdzie nagle muzyka tak wielka zostaje sprowadzona do tła, prawda? Do tapety dźwiękowej i tutaj aktor, który też nie może się rozpoznać,
rozpakować całkiem, no bo ten rytm mu troszkę przeszkadza, więc od tych recytacji, które się stają melorecytacjami, tych deklamacji pani Galowa nie znosiła z tego słowa. Dlatego myśmy mieli koło żywego słowa, a nie kółko recytatorskie lub deklamatorskie, nie daj Boże. Więc co pewien czas widzę, że aktorzy idą na łatwiznę i z kolegą pianistą sobie idą gdzieś tam i robią taki wieczorek, prawda, z tymi recytacjami na tle muzyczki. Oby tego było jak najmniej. To nie jest poszukiwanie nowych ścieżek. To znaczy ja więcej wierzę w to, że ktoś będzie rapował Norwida, prawda? No musi być oczywiście genialny raper, ale mamy już takich, którzy, no Miłosz na przykład, ten śląski, z którym orkiestra moja nagrała pod Jimkiem płytę i tak dalej. To są ludzie z otwartą głową. To nie jest tylko ktoś z ulicy, który swoje emocje wyrzuca, tylko to jest też również ktoś, który potrafi zrozumieć poetę. Więc może tak to będzie. Może będą jakieś elektroniczne, no, poszukuje się nowych źródeł dźwięku ciągle. Ja liczę na to, że może będę żyła trochę dłużej jak moja prababcia, która miała 102 lata, jak umarła, i doczekam tych lat, no może jeszcze 40. początku, kiedy już będzie świtać nowe, bo proszę Państwa, profesor Tomaszewski Mieczysław, mój mentor, moja latarnia życiowa, muzykolog, który umarł 2 lata temu, w wieku 97 lat do końca przytomny i piszący, on mawiał, że okresy te, epoki muzyczne idą co 150 lat, a nie co 100 na przykład, prawda? Że jest 150 lat okresu przed średniowieczem, Ars Antiqua tak zwana, potem jest 150 lat Ars Nova plus styl balladowy, potem jest 150 lat, czyli średniowiecze, potem jest 150 lat renesansu, potem jest 150 lat baroku, możecie sobie Państwo to zobaczyć, jak to jest czasowo, i wreszcie jest 150 lat klasycyzm plus romantyzm, sonata, symfonia, no oczywiście trochę innej idei i treści, ale to tak jest. I wreszcie w XX wieku zaczyna się 150 lat, a nie 100. I dlatego my ciągle mamy te izmy, powtórki, postmodernizm, wyciskanie cytryny z wieku XX ciągle, wywalanie drzwi już otwartych, że ktoś się bawi w dadaizm, który już był. To, żeby Państwu powiedzieć, była śmieszna historia pani Galowa właśnie, jako młoda, 19-letnia dziewczyna studiowała w Petersburgu przed rewolucją. Nawet ją słynny Stanisławski ciągnął do Moskwy, do MHAT-u, żeby u niego grała, ale ona nie chciała. No potem przyszła rewolucja, więc uciekała stamtąd i znalazła się w Polsce później wyzwolonej. Ale jak ją zaprosiłam w latach 60., to był może 64 rok czy 5, była taka grupa MW2, młodzi wykonawcy muzyki współczesnej. Grali Bogusława Szelfera, Johna Cage'a i cieli utwór muzyczny na kawałki, wrzucali do kapelusza, mieszali, potem z tego grali, co wyszło, i obrzucali fasolką, taką na kleparzu kupioną, małą, brązową, nakrapianą. I żal mi się zrobiło jej, no bo nas obrzucili tą fasolką z góry na dół. Siedziałyśmy w drugim rzędzie we Floriance. I ona poprosiła w przerwie: dziecko, może odprowadź mnie do domu. Miała złamane biodro i o lasce ciężko jej było do tramwaju wsiąść, więc ją ładowałam do tego tramwaju, odprowadzałam. I ona mówi, żeby mnie odprowadziła. Ja mówię: pani profesor, strasznie przepraszam, nie wiedziałam, że tą fasolką będą rzucać. Ona mówi: dziecko, no nie w tym, tylko ile razy można być fasolką obrzuconym? Mnie obrzucili w Petersburgu w 1916. No właśnie, na dadaiści. Na jakimś takim performance, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Więc wracam do tego. Liczę na to, że będzie nowa sztuka. Nowa sztuka, która już da o sobie znać gdzieś w roku 38, 40, bo tak to zawsze jest, prawda? Wszystkie te impresjonizm w XIX wieku się zaczął, a nie w XX. Wszystko zawsze ma swoje wyprzedzenie. I tym razem przypuszczalnie też tak będzie. Także ja jako niepoprawna optymistka, no jednak nie smutaszę, tylko wierzę w to, że ta nowa sztuka powstanie, że może będą zupełnie inne środki wyrazu i że Norwid jednak nie zaginie. A jeszcze powiem teraz jedną rzecz ważną na dzisiejszy czas. Bo ciągle mówimy o tym, że on był odrzucany. No,
przez kolegów naszych wieszczów też nie bardzo. Potem twierdzono, że jest wszystko ciężkie. Sama Wisława Szymborska mówiła, że ciężkimi norwidami rzucają i tak dalej. Czyli widocznie też ona ironistka, nie bardzo lekko pisząca, nie bardzo pewnie lubiła tego typu rzeczy. Dowcipna pani bardzo i wielka poetka, no ale zupełnie co innego. Otóż też za co go nie lubiano. To już przy Wandzie wyszło. Jak te pierwsze napisał, to mu kolega to oglądał w Rzymie, w Paryżu i napisał: wszystko świetne, ładne, tylko słuchaj, ty za mało tutaj, ty powinieneś przywalić tych Niemców, oni powinni być straszni, Rytygier był okropny i tak dalej, podkreślać, jakie to jest zagrożenie dla Polski i tak dalej. Tutaj więcej patriotyzmu, podkreślać, że Słowianie są dzielni, że się nie da i takie historie. I on napisał drugą Wandę jeszcze bardziej, mniej jakby patriotyczną niż była. A dlaczego? No wypowiadał się w ten sposób. Mówił, że mnie go denerwuje to i mierzi, jak ciągle mówią bądź patriotą i ten hura patriotyzm jeszcze podszyty, podbudowany, że katolicyzm, prawda, i się łączy z patriotyzmem. No, to u Zygmunta Krasińskiego, on się wadził o to z Zygmuntem Krasińskim. I mówi tak, a ty, żeby być dobrym patriotą, to najpierw naucz się kochać ludzi. Jak nauczysz się kochać ludzi, będziesz dobrym patriotą i będziesz mógł wiele dla swojego narodu zrobić. I to no, nadchodził coraz cięższy czas zaborów. Tak? Norwid umiera w czasie, kiedy Bismarck już zaczyna szaleć. No i Maria Konopnicka potem na początku XX wieku pisze: nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, nie dzieci nam Germaniu, bo już jest strasznie. Ale to jeszcze nie są czasy Norwida. On w jakiś sposób, no, oczekiwano od niego, że wpisze się w taki hura patriotyczny nurt, który będzie tutaj, prawda, serca wszystkich naprawiał i tak dalej, a on właśnie też był ironistą i czas pełne sarkazmu są niektóre wiersze, niektóre. Do tego wszystkiego był bardzo głęboko wierzącym człowiekiem, ale nie był instytucjonalnie wiernym synem Kościoła. I to znaczy też, on nie był klerykałem. Nie był klerykałem, tak, ale też nie było to w nim, no śladu dewocji oczywiście nie było, to ponieważ szedł własną swoją ścieżką, poszukiwał Boga w taki sposób, no, nie używał go do niczego, a tym bardziej w ogóle praktyk religijnych, żeby wspomagać tym ducha patriotycznego budzić. No i po prostu politycznie też jakby nie bardzo to było po drodze, bo jednak Polakom podtrzymywanie ducha było potrzebne. I być może dlatego początek był chwalebny, a już na starość już go odrzucano, bo potrzeba było innego ducha niż on niósł. Ja zapamiętam takie sformułowanie, którego używał Norwid, patriotyzm zaściankowy. On tego nie cierpił, że to jest zaściankowy patriotyzm, tak? Natomiast taka mini nadzieja, którą wleję w pani serce, to, że na koncercie, o którym już mówiłem, w Lutosławskim wystąpił raper, ale to raper z tej generacji intelektualno-melodeklamującej, który bardzo pięknie podał tekst Norwida. Nazywa się Mikołaj, tylko z saksofonem pewnego, też młodego, bardzo zdolnego saksofonisty. Bardzo odkrywcza wersja, myślę, że najlepsza. Zniknęła nam Natalia na chwilę. Jest, nie wiem, czy... Przepraszam, wróciłam. Wróciłaś. Tylko wiesz co, nie widzimy cię, ale słyszymy, więc... Tak, coś nam tutaj technicznie, ale słyszymy cię. Wiesz co, chciałem poprosić, żebyś troszkę też wlała w nasze serca nadziei, że uważasz, że nie wszystko stracone, prawda? Mówimy o tej hermetyczności, niemożności i tak dalej, a ty zawsze pod prąd wszystko robiłaś. Wydaje mi się, że ta nadzieja jest. Słyszysz nas? Tak, ja słyszę, tak. A na pewno mnie widać, bo ja tu mam... Nawet widać, nawet już widać, nawet już cię widać, tak. Nie wiem, czy wleję nadzieję. Ja w ogóle taka jestem troszeczkę beznadziejnie myśląca, realistycznie. Trochę jak mój tata, znaczy nie trochę nawet, bardzo, bo tata, no właśnie, że nie zginie dzięki nim komu światem, ludziom dobrej woli, a na koniec, jak pewnie to wiesz o tym, chciał napisać, znaczy na koniec, Boże, no, nie zdążył, ale planował napisać utwór, ojej, ale mam teraz czarną dziurę, pomożesz mi? Bo to on o tym opowiadał. Znaczy, nie pomogę. Dobrze, nie, uwaga, to było tak, był dziwny ten świat,
Potem chciał napisać Piękny jest ten świat, ale już pod sam koniec życia, to tam w domu, jak sobie rozmawialiśmy, to przebąkiwał, nie, chory jest ten świat. Wydaje mi się, że nawet w rozmowie, którą miałem zaszczyt przeprowadzić w 2000 roku, użył jeszcze innego przymiotnika. Tak. Tak, ale nie był to przymiotnik budzący nadzieję. No, nie chory, coś tak, innego, że... tak, coś innego, tak. Więc ja przepraszam bardzo, ale ja uważam, że jest coraz gorzej i lepiej nie będzie. Ale pani Joanna zapewnia nas, że będzie nowa muzyka, nowa sztuka. Ta wizja tutaj namalowana przez panią profesor rzeczywiście jakoś tak, jakiś ognik we mnie zapaliła, ale chyba jeszcze nie dojrzałam do wiary w to. Przepraszam. Ja trochę widzę, że no nie, mam synów nastolatków. Jeszcze mam małą córeczkę, mam synów nastolatków. Mądre, wspaniałe chłopaki. Natomiast technologia, no w ogóle czasy są trudne, teraźniejsze, że tak powiem, ale technologia, dostęp do wszystkiego, zbyt dużo możliwości. No, głównie myślę o technologii. Myślę, że rodzice nastolatków, którzy może tutaj się przysłuchują, to rozumiemy się bez słów, jest w stanie zabrać znaczną część umózgowienia. I z lubością wspominam czasy mojej młodości. To był początek lat 90., do połowy lat 90., w połowie 94 bodaj, tak, robiłam maturę. To były faktycznie zupełnie inne czasy. Pan tutaj wspomniał, że odkładał pieniądze na kupkę i za te pierwsze pieniądze odłożone kupił tę kasetę. Ja odleciałam w ogóle gdzieś do tych 90. lat i tak też sobie myślałam. Też zbierałam na coś, jakieś płyty, myślę, żeby przypominać, kasety. Dzisiaj jest bardzo trudno uzyskać u młodych ludzi no, pewien rodzaj takiego, znaczy uzyskać, wytrząsnąć z nich, no, wybić tak na wierzch potencjał, który jest, bo oni mają potencjał. Natomiast cywilizacja, którą mój tata też bardzo dosadnie krytykował, ja jestem absolutnie tego samego zdania. Chociażby w utworze Spojrzenie za siebie z Terra de Florata, kapitalnie to ujął, poujmował, nie daje szans na to, że jakby tak no gremialnie człowiek, no jakby to powiedzieć, zacznie myśleć, czuć, a więc postępować no, podług tego potencjału, więc ja no, też czasem pracuję z młodymi ludźmi, prowadzę warsztaty wokalne. Kiedyś to się ludziom chciało się zostawać na tych lekcjach, chciało się przynieść to, co pedagog prosił. Ja akurat tam proszę o przyniesienie butelek, bo wsadzamy słomki do butelek i ćwiczymy przepływ powietrza. Informacje są dawane, a nie przynoszą. Ktoś przyniesie, ktoś nie przyniesie, ktoś się nie przygotuje. Jakby ja patrzę bardzo realnie. Mam nadzieję, że się nieraz jeszcze zdziwię, ale chyba raczej myślę, że bezpiecznie jest się niejako czuć, zakładając scenariusze troszeczkę gorsze, bo przynajmniej no, nie będziemy boleśnie zdziwieni. No. A jak mamy doświadczyć czegoś lepszego, to będzie milej. No. Postawmy tu kropkę. Mamy pytanie od publiczności, bardzo proszę. Tak, jedna pani Monika dodaje tutaj do rozważań a propos, czy chory jest ten świat, czy dziwny jest ten świat. Dodaje, że dziki jest ten świat. A propos pytań, pani Julia pyta, czy nadal muzycy chętnie sięgają po twórczość Norwida, czy może była to tylko taka moda? To Natalia odpowie na temat słowa dziki, tak? Tak, bardzo pani Monika, tak? Pani Monice, bardzo dziękuję. Dokładnie to było dziki, jeszcze raz dziki. No ale no chory też, no, dobra, to jest mój pomysł w takim razie.
Dokładnie, Czesław Niemen mawiał dziki na samym końcu. To znaczy zaraz, jeśli chodzi właśnie o sięganie po twórczość Norwida, ja na przykład nie sięgam, bo ja mam swoje teksty, mam swoje wiersze. Teraz tak główkuję, no wiem na pewno, że Natalia Sikora sięga po Norwida, ale z tego co wiem, to są chyba... Boże, przyznam się szczerze, że nie monitoruję tak bardzo jej działalności, ale to są chyba po prostu niemeny. I przyznam szczerze, że nie znam muzyków, którzy za Norwida się biorą. Może ktoś z Państwa tutaj doda. Pytanie było, czy jest nadzieja, że się wezmą, tak? Bardziej tego typu, spekulatywne takie. Okej. No. Jakaś jest aktorka młoda, nie Natalia Sikora, tylko inna, która też jakąś płytę z Norwidami zrobiła. Czy ja mogę powiedzieć, że odzew na pomysł tego koncertu, ja wiem, że zawsze każdy powie, że to dlatego, że mamy rocznicę 200, ale ja uważam, że rocznica to wcale nie jest zła rzecz, prawda? Bo rocznice to są rzeczy, które troszkę porządkują rzeczywistość. No i jakby jeżeli takie rzeczy się wydarzają, to dobrze. Ja miałem bardzo dobry odzew na ten koncert, on wyjdzie na płycie. Jest tam zupełnie nowe pokolenie. Czasami trzeba trochę wziąć za uszy i podsunąć tego Norwida po prostu. Piotrze, przepraszam, a możesz, mogę ja mieć pytanie? Czy to nie jest tajemnica, bo bardzo fascynująco to brzmi. Czy nie jest to tajemnicą właśnie, jakie podmioty kto był na koncercie, tak? Kuba Więcek, saksofonista z Mikołajem. Miłosz Wojszko, który dyrygował orkiestrą swoją, zaaranżował dwa utwory dla Gaby Kulki. Jeden z nich to były marionetki, które Gaba wykonywała już w Sopocie w 2007 czy 2008 roku na koncercie pamięci taty. Renata Przemyk, Kuba Stankiewicz, EAPS, o którym mówiłem, SBB, Pielgrzyma, zagrało i zaśpiewało. I mam niestety wrażenie, że o kimś jeszcze zapomniałem, bo podmiotów było 12, z tym, że po dwa utwory w paru przypadkach. Był jeszcze Basz, który się elektroniką generalnie zajmuje. I on wykonał jeden utwór sam, a drugi utwór z bardzo młodymi i bardzo zdolnymi braćmi Kacperczyk, którzy... oni są raperami, ale to nie jest też taki hip-hop, powiedziałbym, uliczno-gettowy, tylko taki bardziej intelektualny. Czyli bardzo młoda publiczność. Mogli sobie wybrać jeden utwór z Vademecum i do tego stworzyć muzykę. Tam były jakieś wyjątki oczywiście, bo Rapsod nie jest z Vademecum, ale to retransmisja tego koncertu i z obrazem, i z dźwiękiem będzie niedługo w Radiowej Dwójce i w przyszłym roku ukaże się płyta. Także nie mogę powiedzieć polecam, bo to mój koncert, więc mi nie wypada. Ale mówię, odzew jaki był, chyba świadczy o tym, że czasami trzeba trochę, nie wiem, wykorzystując nawet rocznicę, komuś coś podsunąć po prostu, najnormalniej w świecie, prawda? Nie ma się co wstydzić. Wspomniani bracia Kacperczyk, mający 21 lat, mają nawet chyba prawo nie wiedzieć, że kiedyś Niemen nagrywał Norwida. Oni są zupełnie inni. Trzeba im pomóc trochę w tym. Pani Anno, pomagamy? Pomożemy? Ja właśnie niedługo będę musiała pędzić już dalej, oceniać wnioski do ministerstwa wpływające. 219 jest wniosków o stypendium. Pół lub całoroczne. Nie ma żadnego o Norwida tam. Chyba. No trzeba już wszystkie odrzucić. Nie. No nie. No, ja ale, pisałem w zeszłym roku, ale teraz już jest następny rok, 22. Ciągle jest Leopold Staw. Jeżeli ktoś chce pisać piosenki, to oczywiście własne przede wszystkim, ale też jest Leopold Staw, jest Poświatowska. Właściwie ciągle się te dwa nazwiska powtarzają, nie wiedzieć czemu. No i Tuwim. Bardzo dużo chcą do Tuwima. Nie dziwię się. Natomiast ja oceniałam od 2 lat, także jak ten rok norwidowski się zbliżał, powinni zaskoczyć, że jest rocznica i po prostu, żeby łapę po kasę wyciągnąć jakąś, prawda, jeszcze w trudnym czasie covidowym, a jednak nie było też tego.
Może były jakieś tam dwie prośby z Norwidem rok temu. Także no, Zdychamy trochę. Tak, nie, no jednak mimo wszystko może odwrotnie. Może ten rok norwidowski, który mamy, to teraz będzie pokłosie, że się właśnie ludzie zainteresowali tym. Na pewno tak będzie. Mamy jeszcze jakieś pytania od publiczności, tak? Tak, jeszcze ostatnie pytanie od pani Uli. Pyta, jakie jeszcze utwory Norwida powinny według państwa mieć swoje interpretacje muzyczne? Z naszej dyskusji wynikało, że każdy mógłby mieć praktycznie, prawda? Że tu nie ma jakichś wyjątków, bo tak jak powiedziała Natalia, nawet z najtrudniejszego wiersza Czesław Niemen potrafił zrobić piosenkę i to w tym takim najzwyklejszym sensie. To jest kwestia chyba nie czy, tylko jak po prostu. Jeśli bym mógł dwa słowa. Tutaj jest duży problem wynikający z tego, że jako społeczeństwo byliśmy kształceni, chodziliśmy do szkoły, to bardzo dobrze, że chodziliśmy, ale tam te teksty Norwida były traktowane bardzo wybiórczo. Ja pamiętam, że owszem, było w Weronie, w programie liceum, Bema Pamięci Żałobny Rapsod, oczywiście fortepian Chopina. Ja chodziłem do liceum imienia Chopina, więc to już w ogóle była jazda obowiązkowa, ale my z zespołem doszliśmy do tego, że chcielibyśmy zrobić Norwida, bo szukaliśmy literatury uniwersalnej, którą można przetransponować w jakiś sposób na format piosenki z udziałem improwizacji. I doszliśmy do tego, że spuścizna Norwida jest tak bogata i tak różnorodna w wyrazie i w formach, od króciutkich fraszek, dosłownie dwuwersowych, po rozbudowane poematy, że trzeba tylko trochę pokopać, pogrzebać i znaleźć swoją melodię i swój rytm i swoją harmonię i jakieś brzmienie w tej literaturze i to jest po prostu, tylko trzeba sięgnąć. To jest piękne zdanie na koniec. Bardzo dziękuję. Pan Jakub Gucik, pani Anna Wnuk-Nazarowa, Natalia Niemen, pan Mateusz Kluza. Bardzo państwu dziękujemy. Dziękujemy. Czytajmy Norwida.